Chopin University Chamber Orchestra powstała w 2017 roku z inicjatywy rektora Uniwersytetu Muzycznego profesora Klaudiusza Barana, a funkcjonuje do dzisiaj, dając mnóstwo cennych koncertów. Kiedy w 2017 roku rektor profesor Klaudiusz Baran powierzył mi kierownictwo nowo powstającej jednostki na naszej uczelni, orkiestry kameralnej Chopin University Chamber Orchestra, w najśmielszych snach nie wierzyłem, że tak wspaniale ten projekt może się rozwinąć, może przynosić tak wyjątkowe doświadczenia artystyczne, a przede wszystkim w niesamowity sposób, można powiedzieć bardzo nowoczesny sposób, przyczyniać się do promocji polskiej kultury, no i naszego uniwersytetu na całym świecie. Udało nam się nagrać już kilka płyt. Odbyliśmy podróże zagraniczne po kilku miejscach na świecie, no choćby na czele wspominając tutaj nasz bardzo długi wyjazd w zeszłym roku do Chin, który w zasadzie był wyjazdem unikatowym nie tylko w skali naszej uczelni, ale w ogóle w skali polskich uczelni artystycznych. Na koncie orkiestry jest bardzo wiele prestiżowych koncertów, jak na przykład koncert na zaproszenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który zagraliśmy w 2019 roku w stulecie odzyskania niepodległości. Koncert odbył się w Genewie, w Pałacu Narodów, dla przedstawicieli różnych placówek dyplomatycznych. Był to dla nas ogromny prestiż i ogromne wyróżnienie, że to właśnie nasza orkiestra spośród wszystkich polskich orkiestr została wybrana do reprezentowania Polski w tak ważnym wydarzeniu, w tak ważnym miejscu. Warto wspomnieć również koncert, który rozpoczynał cykl Festiwalu Narodowe Granie, który odbywał się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, w którym również orkiestra wzięła udział, zwieńczając ten dzień koncertów. Repertuar, który prezentowaliśmy na tych ponad 20 koncertach w Chinach, jest tym, czym chcieliśmy się podzielić z Chińczykami, mam tutaj na myśli polską muzyką, która no, poza Chopinem, trzeba przyznać, nie jest tak dobrze rozpropagowana w Azji. I tutaj bardzo ciekawą pozycją, dość stosunkowo rzadko graną, w moim odczuciu jest to bardzo udane opracowanie utworu Fryderyka Chopina na orkiestrę, jest właśnie Chopiniana autorstwa Aleksandra Głazunowa. Ten utwór wywoływał wielki entuzjazm publiczności, ale co ciekawe, nie wiem czy porównywalny, czy nawet nie większy entuzjazm wzbudzał Mazur ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. Okazuje się, że ten wigor tej muzyki, jego przede wszystkim taneczność, ale też ewidentny wpływ właśnie muzyki folkloru, można powiedzieć muzyki ludu, w Chinach bardzo mile jest odbierany i publiczność rzeczywiście zaczęła się pytać o to, co to za kompozytor, jakie utwory pisał. W programie również znalazła się uwertura koncertowa Bajka Stanisława Moniuszki, ale tym właśnie proponowanym trzonem repertuarowym przez organizatora była 9. Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka, która jest takim utworem bardzo znanym, ale trzeba też powiedzieć wymagającym dla orkiestry. I tutaj również bardzo entuzjastyczne recenzje orkiestra zebrała. Jeden z recenzentów po naszym koncercie pisał w prasie chińskiej, że niesamowity młody zespół, a na przykład właśnie takiego kwintetu smyczkowego nie pamięta, aby kiedykolwiek gościł na tej sali koncertowej.
Trasa koncertowa po Chinach skutkowała kolejnymi propozycjami i pewnie gdyby nie pandemia, w te wakacje również odwiedzilibyśmy tamto miejsce. Orkiestra bierze udział w bardzo wszechstronnych projektach. Robimy projekty bardziej popularne, bardziej również adresowane do koneserów i melomanów. Przekrój repertuarowy naszej muzyki jest, można powiedzieć, pełen. Mamy i gramy muzykę współczesną, dokonujemy prawykonań, ale także nie stronimy od muzyki nieco lżejszej, czy to filmowej, czy operetkowej. Zawsze przyświeca nam idea tego, żebyśmy stawali na jak najwyższych szczeblach tej artystycznej drabinki. Moją ideą jako kierownika artystycznego zespołu jest to, by przede wszystkim orkiestra reprezentowała jak najwyższy poziom. W związku z tym jest to orkiestra, w której skład wchodzą tylko muzycy po trudnych przesłuchaniach, więc można powiedzieć, że w skład tej orkiestry wchodzą najlepsi nasi studenci i oczywiście staramy się również dać szansę współpracy tym studentom, którzy się dostali do naszej orkiestry, nawet jeśli zostają absolwentami. Także jest to niesamowite doświadczenie tej młodej energii, ale jednak z młodymi artystami, którzy bardzo wiele już potrafią. Pomimo pandemii postaramy się jak najszybciej zasiąść w pulpitach orkiestrowych i wrócić do naszej pracy. Nasza orkiestra daje szansę nie tylko grania w jednej z najlepszych uczelnianych orkiestr, pracy z najwybitniejszymi pedagogami, dyrygentami, studentami naszej uczelni, ale również daje szansę wielu nagrań płytowych, których dokonaliśmy z bardzo różnorodną muzyką. Daje szansę wspaniałych wyjazdów i tras koncertowych. No i daje szansę tworzenia czegoś nowego, bo jesteśmy orkiestrą istniejącą zaledwie od 3 lat, która może się pochwalić naprawdę ogromnym dorobkiem artystycznym, którego nie powstydziłaby się nawet zawodowa orkiestra.